Damian, wielkie gratulacje, bo to były arcyważne 3 punkty w staciu z Kuprum Lubin i twoje pierwsze MVP w tym sezonie. Jak się czujesz z taką miłą statuetką? Jest mi na pewno bardzo miło. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj wygrać za 3 punkty na wyjeździe. Cieszę się, że zagrałem na tyle dobrze, że mogłem zostać wyróżniony i na pewno cieszy dzisiaj postawa całej drużyny, bo tak naprawdę każdy zasłużył dzisiaj na tę statuetkę. Tak, patrząc z boku, ten mecz, totalna dominacja w bloku, ale nie tylko, po prostu patrząc też na wyniki setów, po prostu byliśmy zupełnie lepszym i pewniejszym siebie. Tak, na pewno wyglądaliśmy na dużo pewniejszych siebie, dobrze zagrywaliśmy, przez co też dobrze blokowaliśmy, generalnie narzuciliśmy swój rytm drużynie z Lubina i cieszę się, że przez całe 3 sety potrafiliśmy konsekwentnie ten rytm utrzymywać. 3 sety wygrane z Zawieciem, 3 w Lubinie, chyba można powiedzieć, że ta pewność siebie, której nam brakowało w poprzednich miesiącach, nareszcie wróciła. Mamy nadzieję, że zostanie z nami jak najdłużej, bo to był naprawdę bardzo trudny okres, kiedy ta seria porażek, jakby z każdym następnym meczem, ta presja była coraz większa. Cieszymy się, że udało nam się ostatnio przełamać tę serię, dzisiaj pozostać na tej zwycięskiej ścieżce i mamy nadzieję, że do końca sezonu tych zwycięstw będzie jak najwięcej. Po takim meczu chyba niedzielne starcie już u siebie z BBTS-em będzie na pewno łatwiejsze. Tak, myślę, że podbudowani tymi dwoma zwycięstwami wyjdziemy na pewno pewni siebie i mamy nadzieję, że tak jak w tych dwóch meczach również przechylimy szale zwycięstwa na naszą. Sebastian, wygrywamy w Lubinie za 3 punkty. To są ważne oczka pod względem tego, że te oba zespoły były prawie na równo w tabeli. Co twoim zdaniem zaważyło na tym, że to właśnie my cię dominowaliśmy? Myślę, że dużo zaważył poprzedni mecz z Zawierciem, gdzie poczuliśmy, że możemy wygrać. Dzisiaj wyszliśmy bez żadnej, nie wiem, jakiejkolwiek presji. Na luzie widać było po nas, że po prostu uśmiechamy się, cieszymy się z tej gry. Byliśmy rzeczywiście na równi z Lubinem w tabeli. Nie patrzyliśmy w sumie na to, jest ciężka sytuacja, wiadomo, trochę play-offy nam uciekły, więc musimy się cieszyć z grą, po prostu gramy do końca i będziemy po prostu pokazywać, że potrafimy grać w siatkówkę. Porównując Gieksę chociażby ze stycznia tego roku, a to obecną, to chyba dwie różne drużyny i na szczęście cieszymy się, że ta zmiana nadeszła. Tak, cieszymy się, że nadeszła. Trochę późno, pewnie nie dosyć jest, bo ten zespół ma duży potencjał i szkoda trochę niewykorzystania w wszystkich sytuacji, tego dołku, ale tak w sporcie jest niestety, czy niestety nie przewidzi się wszystkiego i tak musiało być najwidoczniej. Po prostu teraz się cieszymy grą i robimy swoje. Cieszymy się grą i chyba też będziecie cieszyli najbliższą niedzielę, gdzie podejmujemy BBTS Bielsko-Biała. Oczywiście, też ciężki mecz na pewno. Postaramy się wyjść takim samym nastawieniem, gramy też u siebie, będziemy na pewno mieli duże wsparcie kibiców. Bielsko pewnie nie złoży rąk, walczą o utrzymanie. Myślę, że to będzie na pewno zacięty mecz. Postaramy się wygrać ten mecz.